Our story began when the Hyperion Corporation decided they'd had enough of the treasure hunters. With the vault on lockdown, they had served their purpose, and now they were a drain on the economy. Why pay full price for weapons when you can take a five-finger discount off the nearest corpse? Hyperion was looking to clear up the drain, but those guys were one tough hairball. I thought you said the treasure hunters were the drain. Now they're the hairball? You see, the treasure hunters were blocking the flow of, and the grimy buildup of money and... This metaphor stinks. Shut up! Point is, Hyperion had a plan. The treasure hunters could handle all manner of beastie, bandit, and battalion, but they weren't expecting the interplanetary ninja assassin Claptrap. This Claptrap was programmed to take our boys out indirectly, trapping, poisoning, spreading catty rumors around town. Nothing was off limits. He was smart, too smart. He looked around, didn't like what he saw. Claptrap's being subjugated, humiliated, obliterated. What we call programming, he called slavery. So, he rallied his fellow Claptraps and turned them against their corporate masters. What started as a rebellion became a revolution. And take a wild guess who Hyperion called to clean up the mess. Oczywiście nas! No ba, przecież nie mogli sami tego zrobić. No i sobie nagle okazało się, że ci Vault Hunters są jednak użyteczni do czegoś, wow! Tak, do rozwiązywania problemów. Przede wszystkim mamy już pewne doświadczenie w tej materii. True that. Najpierw ten, jak on tam się nazywał, ten potwór na końcu? Destroyer. O, właśnie. Potem generał Nox i parę to... innych. Atomic batteries to power, turbines to speed. Ooh, I wonder what this does. Kiedy mówiłem to, nie miałem na myśli Patrycji Tanis, ale... Ale to też. Tak. Are you from these parts? From these parts? Ona jest tak szurnięta. Ja tak powoli zaczynam dochodzić do wniosku, że w sumie jako postać można ją nawet polubić. Nie, no jest zabawna. Tylko miała pecha. Ale czas na banzai. Donate blood. If you can bleed, you can help. Okej. Okay. Nie proszę, nie dosadziłem. Musimy iść na śmietnisko po usłać trochę Claptrapów. I gdzie jest śmietnisko? Obawiam się, moja droga, że daliśmy ciała. Wiesz czemu? Nie. Na przykład z tego powodu. Dobra, nieważne. Okej. Dobra. Ja sądzę, że nasi widzowie już przywykli do naszych faili i do tego, że mamy mniej więcej koncentrację porównywalną do koncentracji muszki jednodniówki, więc... Mech. Wysoko nas cenisz. Ja bym powiedział, że złotej rybki, bo ta ma pamięć 5 sekund? 3 sekundy coś takiego. Nie wiem. Muszka jednodniówka ma jeszcze krótszą. I Say hi. Szczególnie mam tylko dwa strzały, ale co to jakie? Ci są normalni jeszcze. Jeszcze. Później jak rewolucja będzie postępować... To i bandyci będą wyglądać inaczej, ale nie zdradzę jej jak. Widzą serio wystarczy spoilerów z mojej strony, kiedy moja koncentracja znowu czknie. Właśnie jedno rzuciłaś. Dlatego mówię, że
Tak. Że masz monopol na spoilowanie w tej serii. Znaczy, że nie chcesz mieć. Znaczy, wiesz, no, moja koncentracja po prostu lubi mieć czkawkę. I no cóż. Moja nie ma prawa, żeby mieć czkawki. No, twoja miała w Deus Exie. True that. Także, no cóż. O, jak miło. Nie. Okej. Niektóre te przekazy są zabawne. No, ja generalnie rzecz biorąc nie słucham nigdy takiego bleblania populistycznego, bo... A to nie populizm, jestem... to przesłanie! Nie, ja jestem na takie rzeczy uczulona, wiesz? Bardziej niż na kurz. No, bo... Dobra, to cofaj się, bo zaraz zakichasz mnie na śmierć. Zmuchniesz nam całe to złomowisko i co zrobimy wtedy? No jak to, nie będzie klaptrapów do sprzątania, będę szczęśliwa. Tylko tutaj, gdzieś niedzielę będą. To tam też sobie kichnę. Klaptrap Master Samurai. Ja właśnie jednego rozklaptrapizowałem. O, ale tutaj już są ludzie z Hyperiona. Mhm. Wreszcie coś innego niż Atlas. Ne? Mhm. Chociaż ci też są twardzi. Zabieraj ten pistolecik ode mnie i tę głupią tarczę. Już, mówię, sio. No. I z Hyperiona wyglądają faktycznie trochę jak samuraje. Ru. What? Że Hyperion nie chce uszkodzić twojej broni. Nie. Mission failed. What? Pandora is doomed. Pain is amazing. What the serious hell? Cicho, klaptrapie. Klaptrapy ciężko znaleźć, bo są niskie. Nie wiem, biegałem dookoła tego miejsca, gdzie strzelałeś się z tymi z Hyperion i sprzątam ich na tony, ale to nie jest to, czego szukamy niestety. Nie, to coś, czego szukamy jest kolejne w tamtą stronę. Mhm. Aż sobie rzucę okiem tutaj na górę. Także skieruję się wedle wskazań kompasu. A ja to się jeszcze rozejrzę. Tędy chyba. Midget! Możesz zerknąć pospiesznie na mapę i powiedzieć mi, czy idę dobrze? Tak, i też tutaj w prawo, bo już musiałeś pod górkę. Czy no, w prawo mapy, w sensie twoje lewo. No to mnie interesuje, czy w moje lewo, a nie czy w twoje prawo. Cofnij się. Obróć się o... O matko. Trzeba było powiedzieć, że w lewo mam skręcić. O, tutaj. I w prawo tutaj. Moje prawo czy na mapie prawo? Oba. Prawa. It's the same thing tym razem. Bo mnie generalnie interesuje, w którą ja mam stronę skręcać, a nie którą tak, stronę pokazuje ci mapa. W czyje prawo? Mapy czy moje? Tak. Oje. Kolejna część. Więc teraz... O matko, daleko. O, strzyneczka. Come to papa. Na sprzedaż.
Ain't you a sharpshooter, eh? Ktoś jeszcze? Ty. But Mata Ravager. Cicho. Czemu tu są Bad Mata? Właśnie, kto daje mi prawo wstępu? Sio, sio, sio. Kolejny fragment gdzieś tu. Bum. To nie obierał? Czemu nie obierał? Przepraszam. Reklamację. Prawdopodobnie dlatego, że spudłowałeś. Nie, walnąłem w tą, w beczkę, która eksplodowała tuż koło niego. A, bierz go. Zapomniałem, że ja pociskami ściągam pancerz, a Bloodwingiem nie. Yeah, well. Bloodwing jednak nie lata aż tak szybko, żeby nazwać go pociskiem. Przykro mi. Co nie? Oj, zdychaj pan, nie marnuj mojego czasu. Przedzieram się przez opony i nie wiem, czy dobrze idę. Ja idę w właściwym kierunku z tego, co patrzę. Wow, idę tragicznie w złym kierunku. Porozglądaj się, zacznijmy do zabijania, może będziesz miała kolejny cel bliżej. Won. Demontaż. Sio mi stąd. Brzmisz zabawnie, kiedy naśladujesz tych midgetów. No bo denerwują mnie, opadły mnie ze wszystkich stron. Dosłownie. Może chciała autograf? Nie rozdaję autografów. Rozdajesz headshoty. Co to jest? Looks like some strange component from a claptrap. You know, say. Dobra. Mogę odpalić zaraz transport i wracamy do Tartarus Station. No ja właśnie skończyłam mordować te wszystkie midgety, które na mnie wypadły. Ta-da! Oh yeah. Dobra, lecimy do Tanis. Ona potrzebuje swojego cholernego tostera. Yeah. Latająca broń. You got Tanis her parts. This is Mr. Blake, senior vice president in charge of mercenary relations and tourism for the Hyperion Corporation. You know, the company whose troops you just ruthlessly slaughtered. I like that. Choose initiative. Meet me at the Hyperion Tourist and Information Center, and I'll make it worth your while. Okej. To było takie logiczne. Takie niesamowicie logiczne. Mordujemy jego przydupasów, ponieważ to wykazuje, że mamy inicjatywę. What? Może spodziewał się, że się położymy i pozwolimy się zabić. Co? Może spodziewał się, że się położymy i damy się zabić. Nie ma mowy, że na coś takiego przystanę. O, widzę, że bounty board jest. Jakby tu było więcej graczy, to można by coś z tego tutaj zrobić. Spa versus Spa. Hyperion Tourist Information Board. Cut power to the Pip-In Spa. Sal, the owner and proprietor of the illustrious hostel Sal, is sick and tired of losing customers to those dirty bags over at the Pip-In Spa. Stealing the Pip-In's power source, ota putę. Ups, sorry. Nie wiedziałem, że będzie animacja. It's a beautiful day on Pandora. Well, apart from the mechanical Armageddon,
Chciałem pójść ze sklepu. Ota puty dumper on the sauna, figuratively speaking. Okej, okay, pogadam z Markusem. Burning rubber, collect 6 good looking tires for Marcus. Those lousy rust buckets have stolen Marcus' bus tires. Go to the Hyperion dump and fix 6 good looking tires. It's time to spruce this old girl up. Those robotic bastards have stolen my bus tires. Joke's on them. Those tires have been flat for years. Go down to the dump and find 6 good looking tires to spruce the old girl up. No, to właśnie powiedział, kurde, ciekawe. You're cramping my style. To chyba jest ten, o właśnie, Blake. Well, if it isn't our little band of corporate raiders. Brzydki jesteś facet. Ale tło miał fajne. Tło tak, sam jest brzydki. A ty mnie kaccynkujesz na śmierć. Akurat kiedy staram się coś zrobić. Sorry. A to jest równie niedopuszczalne jak przeszkadzanie kobiecie w zakupach, bo właśnie otwieram szafki i wydobywam z niej kasę. Z nich kasę. Hyperion Corporation. Building bridges to a new tomorrow. On ma kiepską synchronizację głosu i mordy. Ciekawe czy do tego, czy u Zeda też będzie. Właśnie gdzie jest Zed tutaj? Czy którakolwiek z tych postaci miała kiedykolwiek normalnie w grze sensowną synchronizację ruchu warg z tekstem mówionym? Nie sądzę. Nie aż tak, żeby był tekst mówiony, postać robił za brzuchomówce, a później zaczyna mielić mordą bez sensu. No aż tak bardzo to nie. No, skuter robi za brzuchomówce wiecznie. Nie zwracam uwagi, mówiąc szczerze. Skuter jest brzuchomówcą, nic się w ogóle nie odzywa. Znowu! Biegnę, Nie mogą wszystkiego dać od razu. Robimy spa versus spa na początku? Chyba tak. Będziemy komuś rujnować interes. Dobra, to ja pójdę ten, poszukam komponent do turetów, a ty weź się za ten. Spa versus spa. Nie pamiętam, gdzie są te komponenty, więc miało to jedno zadanie, ale czym byłoby życie bez odrobiny, że tak powiem, bezdrobnego wyzwania raz na jakiś czas? Ja szukam teraz drogi do tego nieszczęsnego spa. No dobra, w sumie możemy zrobić questy oba jednocześnie, bo w sensie wspólnie. No, bo nie pamiętam, gdzie są te cholerne. No. No, wespnij się na to, dziewczyno. Dziękuję. That was fast. Spa power source. Spa pa! Badumsz. Możesz zmienić questa na tego drugiego do turetów. Ta jest. Turet components. Jup. Irt. Hmm.
Znalazłam lodówkę. Z amunicją do SMG. Ja skrzynkę. Nie. Ale no, części do turetów są raczej poza tym obszarem, niestety. Może. Znaczy, w tej jaskini na pewno nie, ale... Podejrzewam, że ci tutaj na dole się walają, skoro turety są... No generalnie wskaźnik wskazuje zupełnie inne miejsce, wiesz? Wskaźnik wskazuje górę. W sensie miejsce między tymi dwoma budyneczkami. Pewnie na jakimś śmietniku leży. Jak zwykle gdzieś ugrzęzłam. Turret component. Turret fire control coupling spanner device mark 4. That's what it says on the label. Bo, ale daleko. Będę wdzięczna, jeżeli uda mi się wreszcie znaleźć właściwą drogę i wydostać się z tego zadupia, na którym się znalazłam. Musisz dojść do tej takiej jaskini, tam są schodki w górę. Ja znalazłam jakąś rampę w górę. No, jestem na górze. To poszukaj tam tego... Przed chwilą tam byłam! I hate you, game. Proszę. Okej, okay, no teraz instalujemy cholerstwo. Co o-o? Nic, tak sobie zaskoczyłem troszkę. Za dużo wysokości, ale no... Zapomniałem, że to jest grawitacja taka, a nie inna. Mogę lecieć pół godziny i stracę... O! 1/4 tarcz. Wtedy może. Bidum, 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 bidum. Gdzie teraz? A, okej. Okay. Ja się tu za bardzo gubię. Ja sobie skaczę po dachach. No ty widzę, że masz tam generalnie dosyć blisko, więc ja idę już do bounty board, tudzież tourist board. Mhm. Okej, done. No to teraz mam jeszcze locatenąć power planta i restornąć power. Jak miło. Turn on the power to lower the bridges. Widzę, że wieżyczki antybandytowe nam oczyściły drogę. Bywa. Co to jest? A, to jest kwiatuszek. Myślałem, że to bandyta taki. Skitrany z tyłu. Okej, okay, mam przejście dalej. Biegnę. Okej. Okay. Gotowa? Mogę odpalać? No, możesz odpalać. Ta-ta-da-da!